Jesteśmy w dniu zwanym środa. Mamy następującą sobie misję. Obsikać tatę. O, fajna. Zagłosować, zdobyć choinkę. Dobra, tu jest urna, tam jest choinka, boże, aż tam jest tata. Tutaj w prawo by wypadało chyba iść. Chyba nigdy nie ogarnę tej mapy. Tutaj bardziej do góry. Gdzieś tutaj. Uwaga! Nie wiem, czy da się tu bokiem przejść. Czy to będzie tutaj, czy to będzie dalej gdzieś za wczytywaniem? Tam do góry. To sobie zrobimy ładne kółeczko. Prześlizgnęłem się obok drzewa. Nie idziemy do urny. To będzie najprawdopodobniej tu po prawo. Mam nadzieję, że ta misja szybciej pójdzie niż poprzednia. Bo poprzednia poszła trochę długo. 50 minut nagrywałem. Tu jest lokal wyborczy. Urna. Gdzie jest ta urna? Tu same downy grają. Nie wiem, dobra. To co, ziomek? Coś mi nie gra. Urna. No niby tutaj, ale ja jej tutaj nie widzę. Where is urna? Albo znowu coś popieprzyłem. Czyż to mi nie wygląda na urnę? A tym bardziej na lokal wyborczy. Zobaczę sobie tutaj. O, tu disco. Disco w polu. Że nie wiem, gdzie jest ten lokal. I znowu. A, głosowanie, to też. Tutaj? Tylko dla obsługi. Głosowanie. Boże, gdzie oni zrobili to głosowanie? W jakimś burdelu. Gdzie to jest? A, tu jest urna, dobra. Co za pojeb to projektował? Dobra, byle. Cholera! Nawet nie wiem, na kogo to było. Strzelam sobie. Zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. Dobra, pyk. Przekrew! Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. No i dobra, jeszcze tu i wsio. Głosowanie mam za sobą. Prościzna! Teraz gdzie będzie bliżej? Chyba idziemy obsikać tata, ale to jest aż tam daleko i ja pierdzielę. Tutaj pyk. Tutaj? Czy nie tutaj? To bym musiał zrobić. Dobra, zrobię te dwa pomosty. Tutaj pójdę i potem w prawo. Pyk. I potem w prawo. Trochę chyba dłużej mi się gra ładuje, ponieważ renderuję filmik aktualnie i pewnie 100% procka zżera. No i tak nie jest źle. A nie chciałem przerywać nagrywania. Dobra, teraz idziemy tutaj w prawo. Tym pomostem tu jest kościół, cmentarz, dzielnica. Boże, tata obsikać. Też mu się nudzi. Pocholerić na cmentarz, tata obsikać. Na każdą kobietę przypadają dwie dziwki. Tak, w USRH. Tam jakiś kurde bambus rośnie. Go, go, go. Dobra, teraz jak dojść na ten cmentarz pieprzony? Lewo czy prosto? Pójdę prosto, to wyjdę tam, czyli dałoby się iść w lewo. Tylko tu znowu nie pamiętam, jak to się szło. Znowu będę miał problem. Tak więc zaraz zobaczymy. Tutaj prosto to wyjdę gdzie? No muszę iść tu prosto i ta potem te dwa pieprzone tunele. Znowu przez te jakieś biura, już mnie to wkurza. Dobrze, to już środa, jeszcze dwa dni mi zostaną. Gra chyba nie jest długa, bo na razie w miarę szybko to się idzie. Jeszcze ja zadłużam, bo ja tak gram, jakbym chciał, a nie mógł. Pewnie wielu z was gra o wiele lepiej. Grało w sensie w tą grę. No ale dobra, ja to robię dla przyjemności, a nie żeby pokazać, jaki jestem fajny. No. Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj jest exit. O, i znowu przez te.
Da się tu iść pod tym, czy nie da się? Może pod tym się da wejść? Ajajajajaj, chyba nie. Kościół, cmentarz, bla 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 bla. Może te pieprzone Araby. Wyuczone mi nic nie zrobią. Chyba nie. Jest tu cmentarz? Pisze tam cmentarz, dobra. Wchodzimy w tunel miłości. Robię to dla was z miłości. Je. Dobra, wczytuj się. Ach, spać mi się chce. Gram od rana. Dobra. Tylko znowu teraz te gówno, nie wiem jak tu iść. Nie ma tu normalnej drogi do kościoła, chyba można normalnie asfaltem dojść. No tak, bo wtedy doszedłem, a ja tu się pieprzyłem. To znowu golf jedynka. Pieprzne z buta tego kota, co on tu robi? Dobra, obsikam go. Jak to było? A, tu było tym. Dobra, zapomniałem, którym się sika w dupie to mam. Co to strzela? Lol, to nie ja, żeby nie było. Także won ode mnie, mnie tu nie było. Zawsze gdzie ja chodzę, to jest jakiś burdel. Na przykład do tego kościoła, Boże, co? Obronili się przed tymi pseudoislamistami, samobójcami, normalnie człowiek pułapka, obstawiony bombami. Dobra. Tutaj, gdzie jest ten cmentarz? Jak teraz tam dojść? Z tego co widziałem, tam była brama wcześniej, cmentarz. Nie wiem, czy ktoś będzie do mnie tu teraz strzelał, czy nie. Dobra, cmentarz jest... No nie mówcie, że ci islamiści to opanowali, bo normalnie... Zżygam się. Lol, wszędzie oni. Gdzie ten tata? Chyba tutaj w lewo. Też go pochowali. Dalej się nie dało? Tatuś, wróciłem cię obsikać. Wiesz o tym? Tu jest łopata. Tu jest piesek. Tatuś. Gdzie jest tatuś? Tutaj jest tatuś? Skryjesz, żebym wiedział jak on się nazywał. Gdzie to jest? Tata, on gdzieś tu jest za mostem w lewo. Z tego co widzę. Tutaj jest tata, czy nie tutaj? Tutaj leży, o, najlepszy grobek ma. Którym się sikało? Bo zapomniałem. O tym na pewno, nie? Którym się leje? Tym się nie leje. Tym się leje. Rozpuń. Rośnijcie! Dobra, oblałem tatę. No i co, zapitalamy po choinkę. O ja, jeszcze cenzura. Czemu akurat mnie? Jeb, łeb. Nie wiadomo czego. Za co? Ja nic nie zrobiłem, panowie. To pomyłka. Zaraz zobaczymy, gdzie się obudzimy. No ile się obudzimy. Ale pieprzna lina z łopatą w łeb. Browary. Zrobimy to tutaj? No, tu powinno być bezpiecznie. Dziś nie wtorek, nie środa. Kto pierwszy? Kto pierwszy, ten lepszy. Pierwszy ostatnio, teraz ja. Wstawaj! Dobra, nie wiem gdzie jestem. W tej trumnie siedzę. O Jezu, oto bilecik. Teraz mam łopatę. Gdzie mam łopatę? No faktycznie. Człowiek z łopatą jest groźny. Pieprzę cię w łeb. Chyba cię posrało za to co mi zrobiłeś, chociaż siano mam. Już mi lepiej. Jest tu jakaś broń? Nie ma. Dobra, zdałoby się wyjść, tylko nie wiem gdzie ja w ogóle jestem. Dobra, tu mnie zamknęli, nie wiadomo po co, na co. A ja z łopatą i w ogóle czemu jestem tak ubrany? O matko boska, jestem pokrakiem. No świetnie, tego mi do szczęścia A brakowało. To nie chcieli mnie chyba wykorzystać seksualnie, pedały pieprzone. Nie no, w tym nie mogę wrócić do domu. Zabrać pójdę pranie. Odebrać ciuchy z pralni. Ja już to zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. Nie, pierdziele. Dowalili misję kolejną. Aha, dobra, wezmę sapteczkę, nie da się. Schowam na razie tą łopatę, bo nie wiem, czy ktoś tu wyskoczy. Sie,
ulepszają. Jeb. No i co, dobra, nie wracam. Jest tu jeszcze ta apteczka? Wezmę sobie chyba ją, choć mi mało stracili. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Boże. To ja mogę poczekać jednak z tą apteczką. O, to takie... No zbukaj. Jeb. Dobra, mam jeden nabój. I muszę stąd wyjść. A to nie będzie łatwe. Którymś tu kucało teraz. Ha, shiftem, altem. Dobra, nawet nie muszę kucać. Tutaj czy nie tutaj? Jeszcze się cofnę, żeby zobaczyć co tu jest. O, gnat. Którym? 8 naboi, no to faktycznie. To mnie poratowali. Kurde. Więc muszę uważać. W łeb. Ktoś tam ma broń. Biorę shotguna. To nie było dobre. To mnie tak napieprza. A on skąd tutaj? Dycha, ja już mam też mało użyć, zauważyłem teraz to dopiero. Dobra, jeszcze. Pach. No dostałeś, jak szmato się rzucasz, to masz za swoje. Tam są apteczki z tego co widzę. Oj, radar. O, ten szajs jednak działa. Idziemy sobie górą. Chyba dobrze idę. Tam jeszcze też widzę ziomka. Tutaj, no chyba tutaj. Dziwne miejsce. Idziemy sobie tu. O! I żebym spieprzył sprawę. Ciekawe, odkąd mi teraz da. Od trumny samej, ja pierdzielę. Ale mi teraz posłużyli. A potem się dziwię. Potem ja się dziwię, że długo gram. Jak tak, żebym spieprzył sprawę. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Dobra, omiń się ten filmik, o, ja skąd muszę spieprzać. Jestem pokrakiem. No świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. No dobra, pieprzyć te pranie. Nie, no w tym nie mogę wrócić do domu. Pójdę odebrać ciuchy z pralni. A, la, 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 la. Zobaczmy. No szybciej, ja pierdzielę. Ale żebym dał wtedy ciała, normalnie teraz żałuję. Dać tą łopatą inaczej bić jakoś? Dobra, tak może będzie mocniej. Jej, kurde, jest. Zdechaj, szmato. Jeb. Dobra. Ojejku. Dobra, mam shotguna chociaż. Jest tu coś, bo ja zapomniałem, czy tu wchodziłem, czy nie wchodziłem. Tu coś jest, tu, tutaj pałka, nie wiem po co mi to. Oła, idę po apteczkę. Mam shotguna. Już mi lepiej. To dobry znak. 25 dolców, przyda się. Sobie otwieramy tu, patrzymy. Za plecami nikogo nie ma. To nie wiem skąd wtedy mi plecy koleś jeden zrobił. Tu coś było, pamiętam. Pyk. Wchodzimy, gnata bierzemy. I teraz muszę tam zapisać. Najlepiej już se zapiszę. Żeby nie było, dobra, gdzieś tu. Tak. Okej. I idziemy. Tak z bliska ich pieprzne. Dychaj. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Ja jestem wytrzymały gnoje. Więc nie możecie skoczyć. Tu są apteczki, tu jest broń. Pyk. Tam nie wiem czy muszę przeskoczyć, czy co tam zrobić. Nie mam pojęcia. No to chodziło. Ale dobra. Tam ktoś bieg. O ty. O ty. O ty, tu jestem. Dobra. Chyba muszę tu wskoczyć, nie mam wyjścia. Tylko nie wiem jak to teraz przeskoczyć. Tu jest belka. Dobra, ja sobie zapiszę. Na pustym. Jak ja mam to przeskoczyć? Ale dobra, tak. Udało się. Tylko którymś teraz kucało, nie mam pojęcia. Dobra, tym się wyrzuca. C, dobra.
Teraz znowu tam... Dobra, jakoś pykło. Nie było źle. Mam tu fajeczkę. Jak stąd wyjść? Lol. Gdzie oni mnie dali? Jeśli stąd się nie da wyjść. Może teraz tymi rurami trzeba zapieprzać. No chyba tak. Dobra. Jakoś mi się udało. Nawet ja na to wpadłem. Siema. Z łopatą to ty mi możesz skoczyć. Zdychaj. Dobra. Idziemy dalej. Kurde, trochę pies tutaj. Dobra, ja spieprzę wodnik. I tak będę musiał tam wejść, ale sobie wejdę ten dyk. Tam coś jest. O, M-ki, dobra, ja sobie wezmę. Normalnie bym się na to nie skusił. M-ka to była skóreczka. Kurde. I co teraz? Gdzie jesteśmy? Tutaj, tutaj są życie, ale mi nie potrzeba. Ojej, ciężko będzie. Ale mam wałka. Gdzie teraz? Aha, C, dobra. Żeby nie wpadł do tego gówna. Dycha. Dobra, teraz... Wiem, mam koktajl Mołotowa, mógłbym go użyć. Nie, ale jakoś się nie przypadam dla za nim. Dobra, teraz co? Zapiszę sobie. Lubię zapisywać często, bo potem mi się nie chce pieprzyć z wracaniem. Pyk, pyk, pyk. Co tu jest? Gnaty, pszenica. Ojejoj. Siema, Stefan. To jest broń. Emeczka, ładnie, pięknie. No i yo, co teraz po schodach? W ogóle czemu oni mnie porwali, to ja nie wiem. Już ich słyszę, iha. Jej, dychaj. No, ścierwo, zmienię broń. Jestem inteligentny. Z daleka strzelam shotguna. Rozpalę sobie fajkę. To na pewno. No zdychaj, dobra. Pyk. Więcej ich tu nie mogło być. Serwery, dobra. Ło, dobra. Fajnie się wysadziło. Zdychać. Wszystko? Wsio? Ale ja mam celo normalnie jak baba zostaje. Ojojojojoj, dobra, ja sobie tu zapiszę. Pyk. Teraz te pedały tam. To ten. Normalnie. Nie mogę skanować, ale jaja. Dobra, dostał. Oby tu już nikogo nie było. Ale słyszę jakieś gnoja. Iho! Iś tam wyżej, czy iś tu? Dobra. Wszyscy to mówią. Kurde. Tyle wejść i wyjść, że nie wiem. No dobra, idziemy se tu, tutaj. Da się tu coś, czy nie da? To chyba jest to samo miejsce. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. I dupa, i tak muszę iść tam, i tak. A nie wiem, co mnie tu czeka. Zapis. Bo jak ja widzę ogień, to to jest źle. Yo. Jak to mam teraz zrobić? Tam nie doskoczę. Idziemy jakoś dołem.
Siusiu się patrzy. Dobra. Idziemy tutaj. Jest i on. Jejku, nie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Dobra, zjaram tę fajeczkę. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Fuh, chyba mi się w końcu udało. Dobra, wyszedłem. Cóż, chyba nie spodobałem się Siury, tym ludziom. Boże, już lepiej wszystkim się nie spodobam. Ale się naszedłem. Zapisywanie teraz choinkę i te pranie pieprzone. Trochę to będzie trwało. Wiedziałem, że to nie pójdzie tak gładko, ta środa. Coś mi za szybko to poszło. No tu jest ten cmentarz. Tutaj głosowanie, a tu o. I co? Myślałem, że mi się ścięło, ale chyba mi się ścięło. Ale dobra. Gdzie jestem? Teraz chowam sobie broń. Jestem... Ojejku, gdzie oni mnie wysłali? Jak ja mam? Dobra, nie biorę tego, bo tamto mi się nie przyda. Wezmę sobie fajeczkę. Jestem teraz tu. Gdzie oni mnie wysadzili? Tutaj? Dobra, potem sobie pójdę tam. Muszę często patrzeć na tą mapę, żeby się nie pogubić. A więc teraz... Pieprzone koty. Teraz muszę iść tak o, w prawo. Dobra, potem się jakoś znajdę. Bo nie wiem, jak to normalnie mówię. Te mapy to mnie przerażają. Tutaj czy nie tutaj? No tutaj, ale tu chciałem iść w lewo. Ale tu się nie da. Dobra, idę tu, może jakoś trafię. Bum! Z buta pieprzony kocurze. Naprawdę, ciężkie te ulice są. Ciężkie, ciężkie, ciężkie. Autozapis. I teraz gdzie? Lewo, lewo. Dobra, trochę na oko... Skąd on zeskoczył? Trochę naokoło to jakoś idę. Ale nie wiem. Tędy czy nie tędy? Popieprzone trochę te okolice. Teraz co tu? No tu i potem w lewo. Boże, tu znowu wczytywanie. Już mam dość tych wczytywań. Dzisiaj zrobię jeszcze tą środę, a ten czwartek i piątek sobie zostawię na jutro. Już dzisiaj dwa odcinki wystarczą i to dość długie. Jeden był 50 coś minut. A drugi teraz nie wiem ile będzie, już ile nagrywam. Autozapis, dobra. I teraz trzeba było iść w lewo, idę potem pralnie. To co, ja chodzę w takim dziwnym ubraniu teraz po ulicy, fajnie. I nikt nam nie zwraca uwagi. Grafika, jak widać, jaka jest, taka jest normalnie Call of Juarez. Teraz tutaj czy tutaj? Dobrze się przejść tym tunelem teraz. I znowu będzie wczytywanie pieprzone, które już mnie dobija. Moje serce ładnie tuka, 125. 125 trochę za duże te tętno. I to bardzo za duże, nawet dwa razy. Ale co to dla naszego głównego bohatera? Pewnie nic. Dobra. Idziemy sobie tu. I teraz. Dobra, w lewo. Tylko nie wiem, czy ulicą, czy ten. Dobra, ulicą pójdę. Głupio, że tak często ciągle patrzę na mapę, ale no cóż, no tak mam. Wolę iść raz o dobrze, niż się potem pieprzyć i wracać. Dobra. Ta pralnia gdzieś tu zaraz powinna być. Tutaj? W prawo, dobra. Idziemy w prawo. No i znowu wczytywanie, ja pierdzielę. A czemu akurat pralnia? W pralni, co ja będę... A chyba, że tamte ciuchy gdzieś nosi ze sobą. Nie wiem. Ale jak tu coś się wydarzy, to się wkurzę. Ona jest po lewo czy po prawo, ta pralnia? Po prawo. Dobra. Tutaj? Uwaga, zły pies. Do chaty chyba muszę iść. Ja. Co tu jest? Znowu ten na ryby. Haha.
Chyba, że gdzieś tu wisi te branie. Ale nie wisi. Więc trochę nie wiem, jak miałbym to zrobić. Dobra, to będzie chyba tutaj wyżej. Coś mi się zdaje. Dobra, nie wchodzę do domu, bo zaraz będą krzyczeć downy. To chyba chodziło o te pomieszczenie, tak czy nie? Chyba tak. Dobra, przejdziemy się, zobaczymy. Dzwonię po gliny. Wal się z tymi glinami. O ty ćpunie. Pieprzony. A ty komu mnie będziesz gonił? Ty masz w ryj. Jest tu coś? Kto trzyma benzynę w łazience? Po prawo, to jest gdzieś tam wyżej. O Boże, to ja nie wiem, gdzie to jest trochę. Ale dobra, przejdziemy wyżej sobie i zobaczymy. Kurde, jakieś SMS-y mi tu przychodzą. Ale dobra. Chodzimy sobie tutaj. To chyba będzie... Ktoś do mnie strzela, czy znowu mi się wydaje? Tu czy nie tu? Znowu się zaraz pomylę i trafię do jakiejś urny. Nie, tu było disco. Tu by była pralnia. No. To teraz gdzie iść? Cześć. Masz? Płaciłem ci, ciulu. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Mój błąd. Cześć. A mogę go zabić? Czy nie mogę? Jejku. Nie widziałam tego. Chodź, mam strzelam. Dobra, zabiję ciebie. I ciebie też. Gdzie ty jesteś? Chyba powinienem był zaczekać, aż mi powie, gdzie on jest. Teraz muszę sam poszukać. Ale co jest? Dobra, sam sobie poszukam. Pałka. Czekaj, szmato. Teraz muszę sam szukać, tylko co? Co ja mam szukać? Jest tu coś, czy nie ma tu nic? Tu już jest dwór. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. I tu nie. Tym bardziej nie. Tu w środku. Ale jaja. Co teraz? Nie wiem, co miałbym teraz zrobić. Książka, pyk, fajka. Ale co ja mam w ogóle, jaką nie ja mam... Nie czuję się za dobrze. Jaką ja misję w ogóle mam? Zabrać pranie. Dziwne. Tu już nic nie ma. Znowu bym spieprzył. Sprawy, no tu już nic nie ma. Nie wiem, może sobie pójdę po tą choinkę pierw. Przecież mojego prania tu nie ma, żebym miał. Wiedziałem, że to szkodliwe. Dziwne. Strasznie dziwne. Idę jeszcze raz koło swojej chaty dla pewności. Ale tu prania nie ma. I cholery. Dobra, zapieprzam po choinkę. Ale jak tam w ogóle dojść? Tu tak o, tu bym musiał iść w lewo. Muszę przestać palić to świństwo. A ole, mi serce bije normalnie. Prosto, ale które prosto? To jest te prosto? Bo już ja się gubię z tą mapą. Dobra, to jest chyba tylko niby te prosto. Cholery mi choinka, ała. Zejście jest do bani. Aha, bo się zjarałem. Teraz co? Szkurde, to jednak nie te prawo, ja pier... Już mnie wkurza ta mapa.
nie wiem, czy to tu. Ktoś się chyba ze mnie śmieje, że tak wyglądam. Tu czy nie tu? No powiedzmy, że to tu. Już sam nie wiem gdzie. Dobra. Czy ty, Wanko? Dobra. Idziemy sobie dalej. Jesteśmy na tej ulicy teraz. Jakby tu zakręcić, tak? To chyba tutaj. W którą stronę? W dół tutaj dobrze idę. Dobrze idę, teraz zapierdzielamy w dół. Słoń, yeah, jest tu słoń. Tylko nie wiem, zastanawiam, co ja zrobię tam z tym ubraniem, bo już się trochę pogubiłem, nie wiem, co tam robić nawet. Wiem, że to pewnie jest jakaś banalna misja, a jak zwykle spieprzyłem. Nawet nie wiem, skąd kasę wziąć. A jeszcze te pieprzone słonie, a te downy się ze mnie śmieją. Dobra, a więc gdzie to będzie? Do skrzyżowania i potem w lewo. Do skrzyżowania w lewo. Tutaj. Uwaga, zły pies. No i ten pies musi akurat do mnie, tak? Tutaj? Znowu żebym popieprzył drogi. Wolno ode mnie leci. Teraz czuję nogi. Ty jest suka. Moje kolejne. Boże, tak wszyscy we mnie, o. To że się nie trafi. Dobra, ja sobie zjaram fajeczkę. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. A, goni mnie, dobra. Tu już będzie choineczka moja. Mam nadzieję, że też pójdzie bez problemu, bo już mam normalnie... Kino. Normalnie kino. Choinka, no dobra, choinka. Gdzie ta choinka? Lewo, prawo? W lewo, tam jest chyba napis. Choinka. Kotecek, kotecek, siema kotecek, nie uciekaj ode mnie. Ja cię kocham. Dobra. Policję żeśmy zgubili. Teraz czas wziąć tą choinkę, tylko gdzie? Choinka, no dobra. Pieprzamy się do lasu. Zbyt wysuszona. A ta? Nie ta. Nie. Gdzie jest ta właściwa? Jakiś piknik zakochanych? Nie. To ja nie wiem, czego ty byś chciał. Choinkę jakąś? Nie sądzę. Jaja se szmato robisz. Jaja se szmato robisz. Sister. O, jest i ta wybrana. O, to będzie ta. Dobra, mam choinkę. Nie mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. Doceni syf, dobra. No jak zwykle musisz coś działać, no. Już. Te! Zyga! On się gapi na moją ulubioną chojankę! Zyga. No to Wiesiek, co z tym robimy? Wiesiek. Zrobimy to tutaj? E, Wiechu! Otworzymy jego prezent? Dobra, chodź. Zrobię mu takie bobo, że będzie piszczał jak kurak! Bobo. Pewnie uważasz, że jestem niebezpiecznikiem. Nie pchać się, starczy co dla każdego. Co żeś mi zrobił, Bobo? Ła. Dobra, ja staram się stąd spieprzać. Nie będę przecież się patrzył, jak oni... Nie będę się z nimi strzelał, bo to nie ma sensu. Będą wybiegać i... Oła, i wybiegać. Ale wiem, że chyba mnie gonią. Ale ja to w dupie mam, bo sobie wziąłem choinkę. Dobra, teraz z tym praniem będzie najgorszy. Nie wiem, teraz idę na chatę zobaczyć. Też oni, o Boże. Wolno ode mnie. Gadka dał coś zjeść. Fast fooda zjadłem. Czy pies mnie w dupę gryzie? Jeszcze już mi lepiej. Dobra. Będzie chyba wczytywanie, no.
I co? I co? I co? I co? Idziemy dalej, teraz... Teraz zajdę na chatę, zobaczę. Ja mam problemy, jak mówiłem, z tą mapą. I naprawdę, już się mylę. Gdzie to iść? Co to iść? Śmieją się pedały ze mnie. Na razie idę przed siebie. Już te złe psy gryzą mnie w dupę. Tu komisarz policji jest chyba. Ważne, że mam choinkę. Ła. Ła. I czemu do mnie strzelają? Policja, departament, tu jest. Ty się śmiejesz, szmato, chcesz wryć? Czy dobrze idę? Dobrze idę. Kto dziwka? Ja mam wszędzie już wrogów, już wszędzie do mnie strzelają. Normalnie z każdej strony, jak nie jakieś przedstawiciele książek, to jacyś, kurde, nie wiem, dał wieśki z choinkami. Cześć, jestem wiesiek. I chcę tą choinkę. Dobra, idziemy tu. Teraz no, lewo, prawo, to chyba było tutaj. Ale w sumie nie wiem, dobra, idę tutaj najwyżej, potem przejdę jakimiś polami. I znowu te głupie wczytywanie. Idę zobaczyć do tej pralni, czy zatrudnili nowego sprzedawcę, czy nie. Bo jak nie, to będę miał wała. Odebrać, zebrać pranie, lol, no przecież ale wziąłem, to ja nie wiem, o co chodzi. Gdzie jest te moje mieszkanko, bo już się pogubiłem. Prosto jeszcze przez jakieś pola, łąki, lasy. Idę borem lasem, wymachując swym. Tutaj, ty. Jest tu pranie, czy nie ma tu prania? W ogóle to mi chatę ukradli. Haha, to nie tu chyba. Myślałem, że tu mieszkam. A tu już nie wiem, to mieszkam. Do góry. Do góry, z górki na pazurki, to będzie tutaj. Może też sobie wybrał mieszkanie w jakimś gównie. Chyba tutaj tym razem. Albo i nie, bo znowu coś mi się nie podoba. Tutaj, dobra. No ale co z tego, jeśli tutaj nic ciekawego już nie ma. Tu nie ma. To słucha mnie gryzie, swojego pana. Pieprzony down. No. Już mi lepiej. No jaki pieprzony kundel, zaraz. Już by mnie zabił. O, ten szajs jednak działa. Dobra, doćpałem się. Nie wiem, tu dalej nie ma tego prania. Więc idę pod górkę. Gdzie to było? Wkurza mnie to miasteczko, wkurza. To chyba by trzeba było iść tą drogą, tak? Czy nie tak? Tak. Do góry tą drogą i w lewo. Tylko nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Kasy nie ma. Tu jest... A ja sobie zobaczę tu do klubu pierw. Siema, mogę się z wami zabawić? Co tu jest u góry? Nic ciekawego. Dobra, idę do tej pralni, już zobaczę. Co się śmiejesz, dziwko? Cześć. Kurde, cyrk przyjechał. No i co? Przykro mi, ale masz za mało kasy. Ups. Tam jest chyba ta moja. Syfnie się czuję. Cześć. Kurde, to skąd się ściano? Dobra, idę kogoś zabić, może ktoś będzie miał gotówkę. Tylko to muszę zrobić w ciemnej uliczce. Gdzieś, nie wiem. Dobra, nikt tu nie idzie. Masz siano? No i nie miał, suka, nie miała siana. Idę gdzieś tu naokoło, nie wiem ile tam trzeba zapłacić. Nie czuję się za dobrze. Jest kto? Lol, karabin ma. Jak go zabiję? Są tu gliny?
A, dobra, mam kasę, nie wiem. Wiedziałem, że to szkodliwe. Nie wiem, czy to starczy, czy nie starczy, ale idę się przekonam. $85 to ile on chce za to gówno? Tam już pałkarz pobiegł. Zejście jest do bani. Już steknie, czy nie steknie? Cześć. Stary. Wróć, jak będziesz miał forsę. No ile? Dziwko. Już nie wiem, kogo tu mam zabijać. Dobra, idę do klubu disco, może tam będzie więcej kasy. Bo muszę znaleźć tego jakiegoś sprzedawcę. Tu jest, ale jak zacznę tu strzelać, a tu się bawi pałka szmata, to raczej mi to nie dobre, na dobre nie wyjdzie. Co tam się strzela? Dobra, nie robię tu wiochy. Nie mam nic do leczenia. Niedobrze. Niedobrze, że tak powiem. Tu więcej żadnych lokalów chyba nie ma. Jejku. Podniosę broń. Tu są te automaty. Co on chce ode mnie? Haha, czają się, bo ktoś to zabój. Zabił kogoś. Dobra, tu jest jakiś sklepik. Chyba. Jest tu coś, czy nie ma? Pałkarz jest. Głosowanie. A tu? Co jest? Spieprzam, dobra, spieprzam. Już mnie nie ma, panowie. Podejrzany w zasięgu wzroku. Tu jest szmaciarz. Stać! Co podejrzany, co? Co tu robi? Jeju. Ha, by się dało tu ukryć. O kurde, tam ktoś zginął. Jakiś japoński, chiński bar, nie wiem. Jeju. Rzucać! O, takim cudem to ja długo nie przeżyję. Tu już mogłem rozpieprzyć ten bar tam. To jest kibel. Co to jest? Ktoś nasrał? Nic takiego nie ma. Ja sobie chyba wczytam grę, bo nie wiem, co to będzie. Jak widać, nie mam kasy. Chodzę w kółko. Dobra, idę zabić jeszcze chyba tego ziomka, a jak nie będzie nic takiego, to wczytam. Zdychaj. Ale co mi to da? Chyba powinienem był zaczekać, aż mi powie, gdzie on jest. Teraz muszę sam poszukać. Podejrzany w Ale co szukać? A tu coś jest. Wow, ale mnie przypieprzył. Dobra, zobaczę jeszcze raz. Odkąd będę szedł? No nie mówcie, że od choinek. Autozapis. No tylko ty pieprzone pranie, no ale co, jeśli ja nie mam siana? Choinkę mam. Ile mam tego siana? 75. Zdałoby się tutaj wykończyć kogoś po chacie. Yo. Miłek. Macie coś forsy? No i też nie mają. No i właśnie taka lipa. Ile tam trzeba tej forsy? To ja już nie wiem. By trzeba było wchodzić do tych sklepów całych. Ale tu za wiele sklepów oczywiście nie ma. Ale tu coś jest. Dzwonię po... Nie zadzwonisz po... Już mi lepiej. He, tu też nic nie ma. No i taka dupa, skąd tu kasy wziąć w tej grze, to nie wiem. Idę chyba tam do tej dyskoteki, wszystkich porozpieprzam, bo to nie ma sensu.
Kto tu wcześniej miał kasę, tak o. Tu miał gościu. Tu miał gościu na automatach. Dobra. Ale oni, o, myślałem, że też będą mieli. A w kasie? To nie ja. 100 dolców już mam, o. Może teraz mi starczy, idę zobaczyć. Tym razem więcej było, nie wiem czemu. Starczy. Cześć. I zapraszam o. Ponownie. Dobra. Mi się udało. Ładnie, pięknie. Broń nie zabija ludzi. Ja to robię. A podobało. I co mamy? Mamy pranie, mamy. Dalej. Czas do domu. Teraz mogę już sobie wrócić ładnie, pięknie na chatkę. Chyba. Jak mi się nic nie przydarzy. Idziemy sobie na chatę. Tutaj? Tutaj? Czas do domu. Bo ja zaraz pójdę nie wiadomo gdzie. I znowu nie trafię. Tu jest mój golf? Nie, nie mój. Tędy trafię do domu czy nie trafię? Ja chcę tylko do domu. Dobra, udało nam się przejść kolejny poziom. Ja was zapraszam do czwartku i do zobaczenia. Choinka! Już się nie mogę doczekać ubrania jej! Spoko, wiesz, tania była. To w końcu lipiec, nie? Cóż, mam nadzieję, że głosowałeś wczoraj. Nasze wybory kształtują przyszłość! Co ty nie powiesz? Co mówiłeś? Zapytałem, czy mamy piwo.